uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aaaa, i bramka! Jest trzeci gol, jeszcze więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bytla! Witamy Was w kolejnym odcinku przed kolejką programu, w którym omawiamy ligi, czwartą ligę, okręgówkę A-klasę i B-klasę. Program prowadzą doświadczeni dziennikarze Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Witamy serdecznie. Kuba, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Trochę mało mniej doświadczonym prowadzącym. No, tak. Nie mówię sportowo, ale dziennikarsko tak. MKS Szczawno-Zdrój, pozdrawiamy. Oczywiście. Tam kibice będą wiedzieć, o co chodzi. I Jedlinę też, tak? Kibice, jak czytali posty na Facebooku Sportowy Wałbrzych. Ten oto pan jest temu winien. Zdrój to Zdrój, czy Jedlina Zdrój, no niekoniecznie, czy Szawno, bo Zdrój to jest nazwa klubu sportowego. Z Jedliny Zdrój. Dobrze, panowie. Słuchajcie, poczekajcie, bo tutaj czwarta liga, okręgówka, to przecież wydarzenia na wyższym szczeblu ważkie następują. Co tam, jakie wasze tam zdanie o występach naszych orłów, bo to chyba o to warto by też kilka słów powiedzieć. Paweł, ty nie patrz na zegarek, bo czas nas goni, ja zdaję sobie ty sprawę. Ty tak godzinę czasu przez ciebie siedzimy tutaj. Tak, ale myślę, że warto pochylić się nad szczęściem narodowym, nieszczęściem narodowym w postaci naszej reprezentacji. Znaczy ja bym tutaj zakwestionował słowo, że to orły, nie? Orły to raczej nie były. Paweł, pamiętasz, jest taka jedna przyśpiewka, zawsze wierni, nie? Biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Ja jeszcze taką jedną przyśpiewkę też pamiętam doskonale. Wszyscy zresztą kibice pamiętają, czy jest dobrze, czy źle. Ja i tak kocham cię. Ale i tak poczekaj, dalej. A pamiętasz to? To też moja ulubiona. Już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Tak, jeszcze nic się nie stało. Słuchajcie, bo jednak mimo wszystko no dzisiaj jest środa. 13? 13, tak, to, 13 września. To powinno być nowe święto narodowe. Santos Papa. Santos Papa, tak. Santos Subito. O, Santos Subito. No, katastrofa. Ja nie mam innych słów. Naprawdę mój słownik pod tym względem jest bardzo krótki, ale katastrofa, żenada. I było mi autentycznie wstyd. No ile jeszcze te Wyspy Owcze, aczkolwiek myślę sobie, że... Szóstkę można było wrzucić. No, z kelnerami, bankowcami, gdzie sprawdziłem w trakcie meczu, że Wyspy Owcze zamieszkuje 53 tysiące mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi pojemność Stadionu Narodowego. No. Tak, a my się męczymy, my się mordujemy. Oczywiście ochy, achy po zakończeniu meczu, a potem niestety 2 dni minęły, czy tam 3 dni minęły i Albania nas totalnie, brutalnie zweryfikowała. Słuchaj, gorący klimat, tam się wszyscy ich wystraszyli. O czym my mówimy? Tak, ciśnienie, tak. Nie wytrzymali ciśnienia. Może tabletek nie wzięli na czas. Może się ktoś na mnie obrazi, ale ja wam powiem. No, kadra obecna, nie, obecna reprezentacja to jest trochę banda zmanierowanych panów, którzy wychodzą... Żeluj, modeluj. A tak, też nie chodzi o żeluj, modeluj. Tylko myślą, że są na takim levelu i na takim poziomie, że jak oni wychodzą, to im się to należy. No nie, no moim zdaniem reprezentacja Polski to jest ukoronowanie swojej kariery, każdego z nich, kariery piłkarskiej, a jednocześnie obowiązek wobec tych wszystkich, a zwłaszcza tych najmłodszych widzów, którzy na to patrzą. Bo oni tam do tego dążą. Do czego oni będą mieli dążyć? Do jakich celów osiągania, skoro będą widzieć taki poziom piłkarski, a nie inny? Wam powiem, że ja po meczu z Mołdawią byłem, prawie mógłbym powiedzieć, że dałbym sobie jakiś członek ciała odciąć, że na spotkaniu z Wyspami Owczymi będzie po prostu totalnie pusty stadion. A mimo wszystko daliśmy się, bo ja też muszę powiedzieć, bo przecież oglądałem mecz z Albanią. Spałem niestety daliśmy się nabrać. Ale znowu wiesz, daliśmy się nabrać na dobre słówka, na miłe słówka, na kolacyjki wśród panów piłkarzy. To jak zawsze. I znowu siedzieliśmy, czekaliśmy, a miało być pięknie, a wyszło niestety tak jak zwykle. Ale zobaczcie, też taka głupia sytuacja przy okazji tego meczu wyszła na jaw. Centralny zarząd PZPN totalnie sobie nie radzi. Od czasów narzekali wszyscy na Bońka, a tymczasem on chyba jednak potrafił to wszystko ogarnąć.
No zobaczcie, nie chcieli ludzie kupować biletów, rzekomo cały stadion i tak dalej, no ale tak naprawdę de facto tych biletów oni sprzedali sporo mniej, dużo mniej. Resztę rozdali po prostu. No nawet tak dużo rozdali, że więcej niż było miejsc na stadionie. Ile było takich przypadków w Polsce, gdzie głośno to o tym się mówiło, że dzieci już przygotowane na wyjazd, zawodnicy z tych młodych klubów, dzieci z klas różnych szkolnych, autokary pozamawiane, bilety na pociąg kupione, a tu nagle z samego rana w dniu meczu informacja, przykro nam bardzo, biletów nie dostaniecie, bo no nie. No wiecie, no to jest trochę niesmaczne. Jest niesmaczne, natomiast tak jak mówię, jest jeszcze nadzieja, bo oglądałem ostatnio mecz U17, U21. No, nie naprawdę, znasz się. Nie no, grali młodzi, grali pięknie. No, ale nie znasz się w tym sensie, nie żebym nie mówił tego co ty, bo mi się też gra podobała. Nie da się przełożyć gry młodzieżowych 1-1 do gry seniorskiej piłce niestety. Może tak, ale jest jakaś nadzieja, tak? I ja myślę, że gdyby wymieniono dzisiaj całą kadrę i wstawiono w to miejsce całe U21, to zagraliby na pewno. Przegrali. Na pewno zagraliby ambitnie, tak? Ambitnie. Słuchajcie, wy nie pamiętacie tych czasów, 92 rok. Ja nie pamiętam. Wy nie pamiętacie tych czasów, 92 rok, olimpiada w Barcelonie, piękne. Przegrywamy finał z Hiszpanią 3-2 i pamiętam, przyjeżdża reprezentacja Polski i świętej pamięci trenera Wójcika i te znamienne słowa, które powiedział Wojciech Kowalczyk wtedy, zmieniamy szyld i jedziemy dalej, czyli no przekładamy tę reprezentację olimpijską na pierwszy zespół i robimy wynik. No i wyniku nie było, bo jednak ten przeskok jest nie jest taki łatwy. No to pamiętam doskonale czasy mojej młodości. To były jedne z pierwszych turniejów. Andrzej Juskowiak, Król Strzelców. No zgadza się. Wojciech Kowalczyk, drugie miejsce. Ryszard Staniek też pięknie grał w tamtym turnieju. Aleksander Kłak na bramce. Teraz generalnie kierowca autobusu chyba, tak, jak dobrze pamiętam. Marcin Jałocha, jeden z lepszych obrońców. To była naprawdę super drużyna. Pamiętam też, jak oni się dobrze bawili po meczach. Wódka, winko, tydzień później wrócili do Polski. Alkohol, ja to znam, alkohol, konserwy panny bez przerwy. No tak. Dokładnie, ale widzisz, to był ten początek, jak ja się piłką interesowałem i Mistrzostwa Świata w 90 roku od deski do deski. Troszkę pamiętam jeszcze Euro 88, stąd Holandia moja ulubiona gdzieś tam w głowie została. Ale co najfajniejsze, wtedy też byłem tak przeświadczony tym, że skoro tak dobrze ta reprezentacja olimpijska gra, to my jesteśmy najlepsi na świecie. No szybko mi to wybili z głowy. Słuchajcie, ale podobna sytuacja była też za trenera Engela, jak po tam 16 chyba latach uzyskaliśmy, przerwaliśmy klątwę Zbigniewa Bońka i uzyskaliśmy awans do Mistrzostw Świata w Korei. I pamiętam, że wtedy jako pierwsza europejska drużyna zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata. Ja pamiętam te słowa. My jedziemy po złoty medal. No słuchajcie, tak, ja tak to pamiętam. No. To było 21 lat temu, ale ja to pamiętam doskonale. My jedziemy po złoty medal. A potem Bęcki Portugalia, potem Bęcki z Koreą. No najpierw z Koreą, potem z Portugalią. Dobry mecz z Amerykanami. No skład przemeblowany. To wtedy chyba pamiętam, że jedynie to żal, bo to przecież Wałbrzyszanina, żal. Adam Matysek chyba jako jedyny wtedy z całego zespołu nie miał okazji wyjść na murawę, bo w ostatnim meczu przecież wyszedł Majdan. Tak. Ale Engel, niestety ten Engel nie dał choćby minuty zagrać Matyskowi, chyba jak dobrze pamiętam jedynemu zawodnikowi z całej kadry. Ale widzisz, pozostali wszyscy pozaliczali choćby kilka minut. A dzięki niemu też w dużej części na ten turniej pojechaliśmy. Oczywiście, mecz w Norwegii, no fantastyczna gdyby postawa. Gdyby nie kontuzja, podejrzewam, że Dudek by długo siedział na ławce jako rezerwowy. Nie? No ja pamiętam jeszcze mecz na ten szatnie, to film z szatni z tego turnieju, tak, że wszyscy widzieli ten film na YouTubie. A z którego turnieju? No z turnieju z Korei? Tak. No był. Nie, no jeszcze Edyta Górniak była, nie? No, tak. No. No to moi chłopcy ostatnio, tata, ale ten hymn, co w Albanii śpiewa. No właśnie. Ten hymn, słuchaj, to jest jeszcze gorzej jak Edyta Górniak, nie? Dokładnie. No, dajcie spokój, myślałem, że mi się nóż w kieszeni otworzy. Dobra, panowie. Przechodzimy do rzeczy. Przechodzimy do rzeczy. Czwarta liga, nasza liga ukochana. Co chcecie zacząć? Chcecie zacząć od Górnika Nowe Miasto i się chwilę popastwić, czy chcecie zacząć od... Nie, nie. My cały czas podchodzimy i słowa... Nie ma żadnego pastwienia. Powiedzieliśmy, daleko jesteśmy. Ja byłem przez jakiś czas na boisku, widziałem co się działo, niektóre zachowania zawodników, Baryczy tam nie były adekwatne do tego, jak powinien się piłkarz zachować na boisku. No ale przejdźmy do rzeczy. Od jakiego meczu byście panowie chcieli zacząć? Kuba. No zacznijmy od tego, co się działo w Oławie. Tam Moto Jelcz przegrał po raz pierwszy w tych rozgrywkach z Piastem Żmigród, a Piast niedługo przyjedzie do Wałbrzycha, to też warto o tym pamiętać. No i sądzę, że to naprawdę mogło się spotkanie wszystkim podobać. Oprócz gospodarzy. Oprócz gospodarzy, tak. Oni ten mecz bardzo źle zaczęli, bo już w drugiej minucie Piast objął prowadzenie.
Tam piękna bramka wyrównująca Gancarczyka, no ale też szybko później gdzieś te plany zostały zweryfikowane, bo jednak mimo wszystko gospodarzom nie udało się narzucić swojego stylu gry. Po przerwie obie drużyny się otworzyły do tego, by grać bardziej do przodu, ale gola zdobyli goście. A ja powiem, że pamiętacie, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że Górnik Nowe Miasto po dwóch wygranych z rzędu wskoczył gdzieś tam na fajne miejsce, dla nas dość nieoczekiwane po tych dosyć wysokich i bolesnych porażkach z początku sezonu, i że był nad Piastem Nowa Ruda, nad Polonią Stalą Świdnica. No już się to przetasowało, tak? Bo w tabeli już mamy, tak, Piast jest na 10. miejscu z wieloma Wałbrzyszanami i trenerem Jackiem Fojną, o czym wielokrotnie wspominaliśmy. Polonia, Stal Świdnica również z kilkoma graczami, byłymi graczami Górnika. No już są nad nami i myślę, że tutaj tak, czy myślę, mam nadzieję, że obie ekipy będą gdzieś tam powoli szły w górę tabeli. Wywołałeś Bartek Piasta Nowa Ruda, no wygrał Chrobry z Chrobrym Głogów. No i tu chyba, Kuba, zaskoczenie chyba takie, nie? Bo jednak nie był faworytem w tym spotkaniu. No może nie był, ale wiesz, to też tak jak rozmawialiśmy ostatnio. Wszystko jest tak naprawdę bardzo mocno zależne od tego, przy tych wszystkich rezerwach, jak jest ułożony terminarz pierwszych zespołów. Tu nie był to mecz zły w wykonaniu Chrobrego. Na profilach społecznościowych, na stronie internetowej, wszędzie tam, gdzie były jakiekolwiek komentarze kibiców, którzy mieli okazję zobaczyć to spotkanie na żywo, to powiedzieli jedno takie zdanie górowało nad tym wszystkim. Przegrali na własne życzenie. Po prostu nie wykorzystali swoich szans. Piast za to był bardzo skuteczny, nie? I wygrał, przywiózł 3 punkty, które gdzieś tam uciekło ostatnio przy pojedynku ze Słowianinem, prawda? No więc myślę, że takie mecze mogą się tutaj zdarzyć, tym bardziej, że Chrobry nie zawsze będzie mógł grać tym, powiedzmy w cudzysłowie, pierwszym garniturem. Pamiętajmy też o tym, że piłka nożna spośród wszystkich sportów zespołowych chyba jest najbardziej takim, trzeba to powiedzieć, nieuczciwym, niesprawiedliwym sportem, tak? Siatkówka, tam te punkty trzeba zbierać, koszykówka, trzeba zbierać punkty, a tutaj wiemy, że słynny autobus możemy postawić w polu karnym, gdzieś tam szczęśliwie zrobić wypad Lage na Robercika. Ja oczywiście teraz troszeczkę ironizuję i mamy jeden gol i mimo wszystko... I mimo tego, do końca meczu. Tak, i znowu autobusik i w polu karnym i 3 punkty są. To tak? Tylko trzeba pamiętać, byle szybnie otwierać, nie? W tym momencie. Tak. Panowie, no dobrze. Ale tak mówisz o tej niesprawiedliwości. To widzisz, Paweł, mamy tutaj też na rozkładzie mecz właśnie Górnika Nowe Miasto z Baryczą Słów, bo ja takie odnoszę wrażenie, że trochę tutaj niesprawiedliwości było z dwóch powodów. Po pierwsze, Górnik Nowe Miasto nie zagrał złego meczu. Pierwszy raz można powiedzieć, że po przegranym meczu miał więcej sytuacji do zdobycia gola. Były to sytuacje klarowne, to nie były przypadkowe okazje. Że to nie był taki mecz, w którym to przeciwnik w 100% dominował. Owszem, w pierwszej połowie Barycz miała trochę więcej możliwości, tak, może nie miała, bo sytuacji było porówno. Pod koniec meczu po jednej. Ale generalnie chodzi o to, że optycznie miała przewagę, bo cały czas grała piłką. I miało się takie wrażenie, że oni ganiają tych naszych zawodników po boisku. Tyle, że nic z tego nie wynikało, prawda? Sam trener Baryczy gdzieś tam w kolarach rzucił hasło, że do przerwy mogło mu się jego zespołu gra podobać, natomiast patrząc na całokształt, to Górnik na punkty zasłużył. No i drugi ten moment, drugi taki element tej układanki, bramki padły jak padły, za chwilę to zobaczymy, ale o co mi chodzi, mi o to, że tutaj doświadczenie tych zawodników Słowa kontra ta młodość wołbrzyskich piłkarzy. No i taki dysonans, patrząc na zachowanie tych chłopaków z Baryczy, tak? Mówiłeś. Do sędziego, cześć Grzesiek, sorry tam, jak tam, papa, dziękuję, tratata. Oczywiście Grzesiek to jest imię wybrane tak z głowy na tą chwilę. Wiecie, zero szacunku. Do 16-letnich chłopców na boisku. Obrażanie, wyzywanie, łącznie z rodziną, matką, babką, ciotką, kim tam się da. No to są zawodnicy, którzy grali w ekstraklasie pierwszej, drugiej lidze. Chyba to nie przystoi. Chyba gdzieś jednak te nerwy wynikające z faktu, że nie udaje się uzyskać dobrego rezultatu, satysfakcjonującego ich rezultatu, sprawiały, że oni po prostu nie wytrzymywali ciśnienia. Bezskuteczne bicie głową w mur, tak? Mm-hmm. No, może jakąś kampanię zróbmy, kultura na boisku, to też obowiązuje. No, o tej kulturze będziemy mówili jeszcze dzisiaj a propos Włókniarza Głuszyca, tutaj nie pozostało to bez echa. Dokładnie. O czym rozmawialiśmy przed tygodniem. Ale widzisz, i ta kolejna, ostatnia część niesprawiedliwości tak w tej świecie piłki nożnej, trochę tutaj może słowo niesprawiedliwość, sorry panowie, pewnie się obrazicie, warto zamienić słowem głupota.
Podczas tego meczu, powiedziałem też to na antenie podczas transmisji na żywo, kierownik drużyny Nowego Miasta dopatrzyła się nieprawidłowości w protokole meczowym, z których można było złożyć, wynikało, że po złożeniu protestu wałbrzyska drużyna otrzyma walkowe. Z racji tam nieuprawnionego zawodnika występującego w zespole z Słowa. Uważam, że w takich sytuacjach nie powinno się zrobić tego, co zrobili piłkarze Górnika Nowe Miasto. Nie chcemy w ten sposób zdobywać punktów. Protest został wycofany. Druga taka sytuacja miała miejsce w Międzyborzu podczas pytanie, drugiej kolejki. Jak to mówisz podczas programu, zostanie to w jakiś sposób wykorzystane? Słuchajcie, no na pewno może to być wykorzystane, może to być wyśmiane, może być tutaj zaraz mnóstwo telefonów, że to nieprawda, tak nie było, bo nic się nie wydarzyło. Ale wydarzyło się. I prawda jest taka, że wydaje mi się, że gdyby masz była sytuacja... Tak, no było to na żywo nagrane oczywiście, ale wydaje mi się, że jest sytuacja, gdyby była sytuacja odwrotna, niby Górnikowi no, nie odpuścił tego. No to są też te... To też to jest to takie przysłowiowe frycowe, które płacą. Tak, jeszcze brakuje im tego cwaniactwa, że jak masz podane na talerzu te trzy punkty, mimo że na boisku na Zielonej Murawie je straciłeś, to sięgnij po nie, jak to się mówi. No to już nawet niech to będzie ten zielony stolik. Prawda jest taka, stoliku, że to dokładnie. Nie... Widzisz, ja to wychodzę z założenia, że tak, skoro nie piłkarze z Wałbrzycha złamali zasady, oni zagrali uczciwie na boisku, na punkty zasłużyli, patrząc nawet na sam mecz, nie? A zasady i złamała drużyna przeciwna i to ona była nieuczciwa w tym temacie, to dlaczego ma to pójść na sucho tak naprawdę? Dlaczego oni nie mają z tego powodu ucierpieć? Bo nie wiadomo, czy tak nie było też w poprzednich meczach. Zenit Międzybórz miał farta, że Górnik zrobił to samo podczas ich meczu, a tydzień później Łomnica to wykorzystała, jak dobrze pamiętam, i walkover punkty dla tego zespołu. To błędy kierowników drużyny, czy tymi, którzy zgłaszają. No dobra, słuchajcie, tylko fajnie się mówi dzisiaj, tak? Zespół podszedł, czy sztab szkoleniowy, czy zarząd podszedł do tego szlachetnie i nie chciał wykorzystywać tej szansy. Zabrakło tych punktów na koniec o, sezonu. O właśnie, o tym chciałem powiedzieć, ale potem się może okazać właśnie, że na koniec no oby nie było takiej sytuacji, tak? Że tych trzech punktów zabraknie do utrzymania. A ważne byłoby na tym wszystkim pamiętać jedno, że tej drużynie, mimo tego młodego wieku, w przypadku gdyby się utrzymała, byłoby to na rękę i byłoby to wielkim sukcesem dalszego ich rozwoju, bo oni muszą patrzeć przez pryzmat tego, że dzisiaj zdobywamy doświadczenia, a za rok w tej samej lidze, gdy zagramy, dajmy na to jesteś raz jeszcze, mamy szansę być wyżej, tak? Dobrze, panowie. Ja tu bym chętnie uciął tą dyskusję i przeszedł do skrótu. Proszę bardzo. Ucinajmy. Jest tutaj dzisiaj na pewno długo i wyczekiwany w boisku i mogła tych bramek zdobyć więcej. W Łomnicy również były szanse, a i niebezpieczna sytuacja. Rykoszet, piłka wybita przez jednego z obrońców, jeszcze korzystny dla jednego z zespołów. No ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze raz Fonfara bardzo dobrze przed polem bramkowym. Zaczęło. Teraz kolejna dobra piłka, nie ma spalonego. No i proszę, końcówka tej pierwszej połowy. Dużo teraz szczęścia gospodarzy. To była pierwsza groźna akcja Baryczy w tym meczu. Za dużego tempa gry nie było. I teraz za to okazja dla gospodarzy na to, by zdobyć gola. Faulu nie było. Świetna interwencja Dominika Budzińskiego. Aprobatę do tego i natychmiast goście z narożnika, piłka przeniesiona nad pole karne, a teraz to uderzenie, drugi strzał w meczu na bramkę, również niecelny. Już dokładniejsze podania, teraz jeszcze raz ta piłka zagrana za plecy, jest Bąk, ma trochę czasu, miejsca i jest 1-0 dla Baryczy Sułów, wreszcie ta piłka zagrana w sposób precyzyjny. W bliższej przerwie w grze jest jednak teraz podanie do Jankowskiego, który przegrywa pojedynek sam na sam z Budzyńskim. Szansa na to, by wejść z akcją w pole karne. Próba strzału, teraz tam piłka zablokowana przez obrońców. Szansy na uderzenie, Wroczyński, Francuz w pole karne, szansa na odstrzał. Francuz poszedł ładnie za akcją, ma szansę na kolejne dośrodkowanie. Piłka pod nogami Wroczyńskiego, ten w ostatniej chwili uprzedzony przez jednego z obrońców. Duży błąd. Grzelczak z piłką w środku, Fonfara, doskonała interwencja bramkarza. Doskonale teraz Rosiński ucieka na czystą pozycję, ładnie minął rywala. Piłka zagrana na wolne pole, nie ma spalonego, szansa dla gospodarzy na wyrównanie. I teraz praktycznie tutaj tylko zabrakło szczęścia, by piłka wpadła do bramki. Tego Francuz do środka, Popowicz nie ma teraz spalonego, jest za to faul. I jeszcze przy piłce są Wałbrzyszanie, sędzia pozwala grać dalej, ale myślę, że ta akcja powinna być tutaj jednak chyba zatrzymana. Trenera Błażyńskiego zasłużyła.
I gol! W końcu ta piłka wpada do bramki. Nie ma się co dziwić tej radości miejscowych kibiców, zawodników. Doskonale Oliwier Łabiak. Wysocy gracze Słowa są w obrębie 16 metra. Tutaj okazja na bramkę. Jest gol. Gil. Sporo czasu ma teraz jednak też zawodnik Słowa. Dobra tutaj reakcja. No i no cóż, ustawioną na 11 metrze i no i jest 3-1. Z takimi oto piłkarzami będącymi jeszcze w wieku juniora młodszego dzisiaj Barycz Słów rywalizuje na boisku. A teraz i piękne uderzenie, które mogłoby być takim bardzo miłym akcentem na zakończenie tej rywalizacji. No i co panowie, jeszcze oprócz tego, co byście chcieli omówić? Paweł, wiesz co, tak na szybko, bo ten czas naprawdę nie jest z gumy, dobrze mówisz. Co fajne dla nas, bardzo ważny będzie mecz w sobotę dla Górnika Nowe Miasto. I wiem, tu wiele osób będzie nam zarzucało, że ciągle przy tym, no ale my jesteśmy z Wałbrzycha, ta drużyna jest z Wałbrzycha. Jadą do Bolesławca, jedna z gorszych drużyn na ten moment widzę, na bardzo ciężkim boisku. Trener Smołka z Oławy bardzo narzekał na obiekty, infrastrukturę, boisko. Zobaczymy, czy to się zweryfikuje. W Gumowcach nie będą grali niestety. No, nie wiem. Wiem, że może być ciekawie. Ciekawie pewnie też będzie i trzeba na to mocno zwrócić uwagę, co pokaże Piast Żmigród w tym meczu, z tego względu, że w kolejnym meczu już 23 września Piast przyjeżdża do Wałbrzycha. Tak. No i lider Słowianin z Miedzią 2 Legnica. To też będzie bardzo ciekawe spotkanie. Ale jeszcze derby i to Bartek pewnie byś zwrócił na to uwagę. Lechia Dzierżoniów, Polonia Stal Świdnica, prawda? Tak. Tak, pod kątem kibicowskim tak. Tak. Ale o tym na pewno jeszcze, bardzo atrakcyjny mecz. Ale o tym powiemy w związku z tym, że mamy... Nie powiemy o tym w związku z tym, że mamy coś innego. Nie. Dziękuję, do widzenia, lecimy dalej. Okręgówka. Nie wychodź przed szereg. Ja wiem, ale chciałem no to nie do tego dojdziemy, nie? No dobrze. Dobrze. Jedziemy, Liga Okręgowa, przekładamy kartki, dziękujemy. No teraz czekamy na twoje zdanie a propos okręgówki, no bo twój ulubiony orzeł Ząbkowice. Sprawiedliwości stało się zadość. Naprawdę? Jakiej sprawiedliwości? Ty nie wiesz chyba co mówisz. Słuchajcie, jedna rzecz. Chodzi o to, że... Ciekawe jak się z tego wyplączę teraz, nie? Nie, chodzi o to, że z jednej strony jestem z Wałbrzycha i jestem za Górnikiem, a z drugiej strony podoba mi się jak gra w tym sezonie orzeł Ząbkowice i w związku z tym, że ani jedna, ani drużyna nie wywiozła, nie zwyciężyła, nie dostała... Zrób pauzę na oddech. Rafał trzeba będzie go przepytać. Dobrze wiesz, Rafał, wiesz, który Rafał. ale zmierzam do końca swojej wypowiedzi, czyli ja jestem usatysfakcjonowany, jest remis. No to ja ci powiem tak, na pewno trener Orła może być zadowolony, bo praktycznie 2/3 meczu Orzeł grał w dziesiątkę. I tutaj no nie wiem jak to się stało, że Górnikowi nie udało się strzelić gola, ale też zwróciłem uwagę na to, że były takie momenty, gdzie Orzeł mimo gry w osłabieniu miał przewagę na boisku. Ale to jest nie pierwszy raz, kiedy Orzeł gra w osłabieniu w tym sezonie. Jeżeli się nie mylę, to któryś mecz był, że też grali od 10, od którejś tam minuty po osłabieniu. Nie wiem, czy dwie kolejki, czy dwie temu. Ja to nie jest pierwszy taki mecz. Ja rozmawiałem dzisiaj z młodym zawodnikiem Górnika Wałbrzych, Wadimem Zjadlinowem, a propos tego meczu i mówi... Można było się pokusić o 3 punkty. Można było pokusić się o swego rodzaju sensację, bo na pewno gdyby Górnicy sięgnęli po komplet oczek na boisku rywala niepokonanego z kompletem dotychczas zwycięstw, czyli Orła Ząbkowice, no to byśmy to traktowali w charakterze mega sensacji. I tak musimy być zadowoleni. Uważam, że musimy być bardzo zadowoleni, bo pamiętacie, rozmawialiśmy wtedy jeszcze z trenerem Adrianem Mrowcem przed pojedynkiem w Szczegomiu. Też wszystko się dobrze układało, aż do samego końca, a w ostatnim w samej końcówce straciliśmy gola na 2-3 i te punkty gdzieś nam odjechały. A tutaj jednak chłopcy, mówię chłopcy, bo też jest bardzo wielu młodych chłopaków, tak jak w Górniku Nowe Miasto, tak i w Górniku Wałbrzych jest bardzo wielu młodych chłopaków, wytrzymali to ciśnienie i ten punkt zasłużony na pewno cieszy. Punkt do punktu zawsze coś się uzbiera. Oczywiście. To Kuba, a propos punktu do punktu, 1-1, Łukniarz Buszyca. No tak, ale widzisz, to jest w ogóle ulubiony zespół. Tak, no może nie mój jedyny ulubiony, bo mam ich kilka tu w naszej regionie, ale no nie mogę tak powiedzieć, bo zaraz potem wiesz, w Wiedlinie się będą obrażać, gdziekolwiek indziej też. Kochamy was wszystkich. Tak, ale wiesz, prawda jest taka, że faktycznie czekałem na ten punkt. No tam mogło być różnie. Mogło być różnie, bo Łukniarz mógł wygrać. Bramkę strzelili szybko dosyć, prowadzili 1-0, mogli naprawdę wygrać, ale
Mogło być też gorzej, bo w ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie meczu Szymon Stec zabronił drugi z rzutów karnych, jaki był w tym meczu podyktowany dla gospodarzy. No i tam były teorie, że to sędzia pomagał, no ale były faule, ewidentne faule i działacze, kibice, piłkarze, Głuszycy sami do tego się przyznali. Szymek jest bohaterem tej drużyny, bo naprawdę w 93 minucie obronić rzut karny, dać ten pierwszy wymarzony punkt, przecież mogło być znowu tak samo. Przegrany po pechowym jakimś tam czymś, nie? Na boisku. Chyba duże zimne piwo musieli mu zawodnicy Włókniarza postawić. Bezalkoholowe. Za ten występ. Oczywiście bezalkoholowe, tak. No, a propos Włókniarza Głuszyca, bo już o tym wspomniałeś, ja tylko jeszcze napomknę, że po ostatnim odcinku, gdy zacząłeś opowiadać historię, gdzie obrażano Edwarda Chałupkę, jego partnerkę, tak. Życzono śmierci jej dziecka, dostaliśmy oświadczenie od klubu kibica, samego prezesa klubu kibica Włókniarza Głuszyca. Mogą to Państwo teraz też widzieć na ekranie, gdzie jest wyraźnie napisane, że fan klub Włókniarza Głuszyca odcina się od tego typu zachowania. Jeżeli takowe miało miejsce, to na pewno nie był to członek fan klubu. No ja też uważam, że to rozsądne podejście w tym temacie, bo ta grupa była w jakimś tam stopniu odpowiedzialna za to, co się dzieje na trybunach. No i tak jak tutaj widzą Państwo, jest wyraźnie też powiedziane, że takich granic akurat ci kibice nigdy nie przekraczali i tutaj zarzekają się, że też tego nie zrobili, więc jeżeli takie słowa padły, być może była to osoba niezwiązana z samą grupą kibicowską. No dobrze, to dobrze, dobrze, że ta reakcja nastąpiła, bo to też świadczy o tym, że raz, że nasz program jest oglądany, a dwa, że pewne rzeczy nie pozostają bez echa, a takie rzeczy trzeba... Bez względu na to, czy lubimy, czy nie lubimy, trzeba po prostu napiętnować, bo to jest sport. To jest sport, no, i to powinna być zabawa, a nie walka na śmierć i życie. Paweł, powiedz, czemu ty, jak tak patrzysz na to, co tutaj jest na ekranie, to masz taki fajny wyraz twarzy. Ja wiem dlaczego. Tu nie ma niestety takich filmów, których nie można oglądać przed 23. Nie, to są tylko dane, statystyki, wszystko to, co nam jest potrzebne, żeby zepnąć. Tak. Żebym znowu nie pomylił Zdroju z MKS-em, Szarno, więc przejdźmy właśnie do tego meczu, gdzie właśnie padł wynik 9-2, Zjednoczeni Żarów, Jedlina, Zdrój, no, Kuba. No, można szybko powiedzieć, Zdrój rozbił Żarów bardzo wysoko. W czym receptura tkwiła, to nie wiem. No, w skuteczności zapewne, bo jak 9 bramek, to w skuteczności, ale słuchajcie, tutaj też tak... Rzeszów spisali się. Myślę, że to jest jakiś szerszy problem z Żarowem, no też widzimy, że 5 spotkań, 3 punkty, chociażby tak. W kontekście dzisiejszego meczu Pucharu Polski, który był zaplanowany pomiędzy Zjednoczonymi a Górnikiem Wałbrzych i się nie udał. Tak? I 3 punkty walkowerem dla Górnika. Organizacyjne być może też, tylko, ale być może kadrowe. No, tylko tak naprawdę nie wiemy. Popatrzcie, jak to wyglądało w poprzednim sezonie. Żarów do końca walczyło o to, by wyprzedzić Górnika Nowe Miasto Widzę, nie? Żeby zająć drugie miejsce. Tam niewiele zabrakło. No, czy do odrobiny szczęścia być może nawet by dogonili samą Jedlinę i walczyli o pierwsze miejsce. No, teraz? Nowy teraz... sezon. Aż tak źle chyba tam nikt tego nie przewidywał. No tak, 5 meczów, 3 punkty. Jak reprezentacja narodowa. Już zostawmy. Nie, słuchaj, no po co masz chłopaków z Żarowa tak obrażać? Nie, przepraszam. Co oni ci zrobili? Przepraszam panów z Żarowa. Trzymamy za was kciuki i mamy nadzieję, że... Na pewno jestem 100% przekonany, że ambicji im nie można odmówić. A, czego niestety nie możemy tak powiedzieć tak naprawdę o biało-czerwonych. Dobrze, panowie. W weekend bardzo ciekawie na pewno się zapowiada mecz Wałbrzychu, Górnik Wałbrzych, Bystrzyca. Wiktor Świebójce, Włókniarz Głuszyca. No tak. Ale też jestem ciekawy, co zrobi Zdrój w Stolcu. Bo to jednak spadkowicz czwartej ligi. Zdrój teoretycznie miał w tej czwartej lidze grać. Całkiem nieźle sobie dzisiaj radzi. Stolec za to tak trochę jakby nie tak do końca jak powinien. No ja patrzę mimo wszystko na ten dół tabeli i ten pojedynek właśnie Wiktorii Świebodzice z zerowym dorobkiem i Włókniarza z jednym punktem na koncie, aha, że to dla obu ekip może być mecz na przełamanie, na zwycięskie przełamanie, tak? Po jednej stronie Mariusz Błaszczak, po drugiej stronie Tomasz Idziak. To może spróbujemy wytypować wynik tego meczu. Znaczy, panowie, tak, ja jeszcze raz przypomnę, co się działo przy ostatnim meczu, kiedy grali z Orłem. Braki kadrowe, trener, który dopiero przyszedł. No tutaj powiem szczerze, jak Wiktoria Świebodzice by wygrała ten mecz, no to będzie to sensacja, bo w ciągu niespełna tygodnia i kilku dni odbudować zespół i go poukładać, to będzie dla mnie wielkie szapopa. Mój wynik 1-3. 1-3 dla Włókniarza. Czyli 3-1 dla Włókniarza, 1-3.
Słuchajcie, ale tak a propos jeszcze, bo rozmawiamy o Wiktorii Świebice, wspominaliśmy przed tygodniem, że nastąpiła zmiana szkoleniowca w tym zespole. Rozmawialiśmy również o tym, że dotychczasowi trenerzy, czyli Robert Bubnowicz oraz Marcin Morawski, przeszli do zespołu z Jeleniogórskiej Klasy Okręgowej Orła Mysłakowice, tak, niedaleko Karpacza, i w pierwszym meczu już zremisowali z Apisem Jędrzychowice. No to słuchajcie, drugi mecz pod wodzą obu panów. Orzeł Mysłakowice zwycięża na wyjeździe z Gryfem Gryfów Śląski 3-1, czyli ta nowa miotła, jak to się mówi po piłkarsku często gęsto, przyniosła efekt. Mam nadzieję, że to będzie efekt. Szybko. Czyli to widzisz, ta dobrze. Teoria, że w tydzień czasu się nie da zbudować drużyny, niekoniecznie zawsze się sprawdza. Wszystko zależy od składu osobowego, no i tak naprawdę czym ten trener ma, czym może dysponować w każdym kolejnym meczu. A że jest różnie, no to sami widzimy. W zeszłym sezonie to wyglądało naprawdę dobrze, a dzisiaj no... Często ten efekt tej nowej miotły przynosi takie rezultaty, jakich oczekują kibice. Zobaczymy jak długo. No, trzymamy kciuki za Wałbrzyszan. Mam na myśli tutaj trenera Bubnowicza i Marcina Morawskiego. Oby im się w tej jeleniogórskiej klasie okręgowej jak najlepiej wiodło. I teraz mamy ten temat, który tak bardzo chciałeś poruszyć chwilę temu, czyli Lechia Dzierżoniów, Zagłębie Lubin. Tak. Skrót z tego meczu za chwilę Państwu pokażemy. To było towarzyskie spotkanie, czwartoligowy zespół z Dzierżoniowa w towarzyskim meczu z ekstraklasowym Zagłębiem Lubin. Ekstraklasowym wydaniu, nie było tam jakiejś takiej no obłudy, że przyjedzie ktoś inny. Nawet tutaj trzeba pochwalić Pawła, powiem to wprost, zorganizował kamerę, prawie zepsuł statyw, nagrał wywiad z trenerami Pawłem Siwikiem i Waldemarem Fornalikiem podczas konferencji prasowej, zadał kilka fajnych pytań, to też pokażemy już za moment. Chwalą mnie. Dzięki Pawłowi przekażemy gadżet na licytację dla Marcela, ale o tym w osobnym poście już piątek, sobotę o tym powiemy trochę więcej. Dzisiaj też mamy dzięki Pawłowi pewną niespodziankę, ale to też za jakąś chwilę. A teraz wreszcie pokażmy ten skrót. Dobrze, to oglądamy. No i jesteśmy w końcu na stadionie, na którego otwarcie czekano prawie 2 lata. Lechia Dzierżoniów już jedno spotkanie tutaj na tym obiekcie rozegrała. Było to w ostatnią sobotę, kiedy to zespół z Dzierżoniowa rywalizował w rozgrywkach czwartej Ligi Dolnośląskiej, przegrywając tutaj 1-2 z rezerwami Chrobrego Głogów. Dzisiaj oficjalne, uroczyste otwarcie, dzisiaj mecz towarzyski, dzisiaj gospodarze zmierzą się z zaprzyjaźnioną ekipą Zagłębia Lubin w takim oto składzie. Będą chcieli zacząć mecz zawodnicy prowadzeni przez trenera Waldemara Fornalika, który no jak burza idzie po boiskach ekstraklasy. Zespół gospodarzy dzisiaj tutaj również chce zagrać maksymalnie najsilniejszym zestawieniu i Paweł Siwik taką oto jedenastkę wyprowadzi dzisiaj, wypuści do gry na stadionie w Dzierżoniowie. Było zdecydowanie niższej jakości jak to, które nam dzisiaj świeci nad Zieloną Murawą w Dzierżoniowie. Teraz jednak błąd przy tym wyprowadzeniu piłki i od razu pierwsza bramka. Dość szczelnie i skrupulatnie pilnuje dostępu pod własnego pola karnego. Teraz kolejna szybka akcja, dośrodkowanie, tam trochę zamieszania w polu karnym. Do czas skoncentrowanym szukać takich właśnie podań jak teraz. Okazja dla gospodarzy. Przygotowanych wcześniej taktycznych prób zaskoczenia rywala teraz. I gospodarze już próbują stworzyć kolejną sytuację pod bramką. Myślę, że teraz już tylko próba strzału na bramkę właśnie Kruka. Teraz chociaż jeszcze przez chwilę tutaj niebezpiecznie i bardzo nieudana próba strzału. No, raczej spodziewałem się bramki. Punktem honoru jest zagrać tak, by strzelić gola, by nie dać sobie strzelić bramki indywidualnych, ale także tych taktycznych, zespołowych. Teraz ładne przejęcie piłki, już Bohar w polu karnym, dobre zagranie na drugą stronę pola karnego. Teraz jeszcze jedna piłka w szesnastkę i znowu świetnie skraca pole gry Szady wyskakuje i ratuje zespół przed stratą gola, tak jak teraz przed tym. Przegra za chwilę pewnie tę piłkę, właśnie tak to zrobił. Jest okazja, no i teraz już nie ma opcji, piłka w bramce. Lechi na to by wróciła do ustawienia, chociaż teraz kolejne wstrzelenie piłki w pole karne i Szady raz jeszcze. W polu karnym, krótko na jeden kontakt i od razu gol. To po to, by tu znaleźć jeszcze odrobinę dla tej przestrzeni i czasu na...
akcji takim jednym, ale za to odważnym wejściem. To często kończy się, podając piłkę do swojego obrońcy, zrobił to w taki sposób, że Popielec po prostu ją szybko odzyskał. Teraz słupek i uderzenie po raz wtóry. 5-0. Nie zaryzykują takiego zagrania właśnie. Proszę, tu jednak wciąż to jest ta... Kolejny pomysł, bardzo ciekawy sposób rozegrana akcja, szansa dla dzierżoniowskiej drużyny na to, by strzelić gola, no i zabrakło tutaj odrobiny precyzji. Tam też trzeba będzie włożyć w tym spotkaniu sporo wysiłku. Proszę zobaczyć, prostopadłe, świetne zagranie, no i kapitalnie też radzi sobie Filip Smolak. No, przed nami już ta obiecana sesja rzutów karnych. No to zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku tego uderzenia. I trafia w słupek! No proszę, nadal 1-0. A to oznacza, że oczywiście w tym momencie, w tych jedenastkach prowadzą gospodarze. Druga seria rzutów karnych. I druga szansa na bramkę. No a jak to będzie wyglądało? 2-0. Wielkie brawa za tą próbę. Na pewno tutaj warto pochwalić za nerwy, za ten moment, w którym ta zimna krew cały czas pozostała zimna. 2-0, druga seria i zobaczymy, jak teraz goście. Aj, proszę! Brawo! To oznacza, że nadal mamy 2-0. I trzecia seria rzutów karnych za chwilę. O lala, co tutaj nam się zaczyna dziać? W meczu oczywiście Zagłębie zdecydowanie lepsze. Wygrało od 6-0, ale w tej serii jedenastek na razie trzecia seria, trzecie uderzenie na bramkę. Ciarkowski. No, ciekawy jestem, czy ten też nie pomyli się. O, pod poprzeczkę. Pewnie 3-0. Tym razem strzelcem tej bramki jest zawodnik z numerem 7, Ciarkowski Michał. No a my za to będziemy oglądać trzecie już uderzenie zawodników z Lubienia. Pierwszy w słupek, drugi obroniony przez bramkarza. No a to oznacza, że ten celny strzał musi być, bo inaczej skończy nam się rywalizacja. 3-1. Czwarta seria rzutów karnych. Czyżby ostatni strzał w tym konkretnym spotkaniu? Może to za chwilę być faktycznie prawda. 3-1, czwarta seria i gol! Gol, który kończy nam już w sumie rywalizację. Choć sądzę, że zawodnicy tutaj będą strzelać do końca. To czwarte trafienie gospodarzy. Normalnie już pewnie byśmy zakończyli strzelanie. Tutaj już pewne jest, że Zagłębie nie będzie w stanie wygrać tego konkursu rzutów karnych, bo tak to chyba trzeba byłoby nazwać. No ale zobaczymy, jakim wynikiem się to zakończy. Ajajaj! No prawie to się udało obronić. Tak czy tak 4-2 i ostatnich dwóch zawodników, którzy za chwilę uderzą na bramkę. Na razie 100% skuteczność gospodarzy. Czy taką zakończą ten mecz? Tak jest! A więc Lechia Dzierżoniów kończy rywalizację w tych rzutach karnych ze 100% skutecznością. No a goście z Lubina na razie mają 2 trafienia i dwukrotnie też jedenastek nie wykorzystali. 5-2 czy też 5-3? Gramy towarzysko, więc strzelają wszyscy. Normalnie ten mecz zakończyłby się w rzutach karnych po czwartym trafieniu. A i jest też pewnie wykonana jedenastka. To oznacza, że 5-3 wygrywają w rzutach karnych gospodarze. No jak Kuba, mecz trochę do jednej bramki, przyznasz, ale generalnie podobało się to, że ambicji zawodnikom nie brakowało, kibice mogli zobaczyć naprawdę fajny futbol. No i jak... no, to...
dobrze, tylko wiesz, Paweł, no, jak jeździsz na mecze tyle lat już, no może ty nie, ale... Bo ja za młody jestem, żeby tyle lat jeździć. Ale generalnie to widać, to, czego się można było spodziewać. Wiadomo było, że w takich towarzyskich grach raczej no, cudów nie będzie. Kilka świetnych interwencji bramkarza z Dzierżoniowa, kilka ładnych akcji tej drużyny, ale też Zagłębie Lubin dominowało, dużo zmian, tam zagrało 20 kilku zawodników w każdym zespole. Potem jeszcze ten efekt na końcu, by sobie poprawić humor, konkurs rzutów karnych i to też nieprzerwany po tym, tak, jak już ten wynik był ustalony, tylko dostrzelali do końca. Potem jeszcze podpisali nam gadżety, o których już mówiłem, powiemy w weekend. Ja zapytam, czy na trybunach było rozczarowanie wynikiem, czy jednak fiesta? Nie, ludzie się bawili, no przecież każdy wiedział, że tak naprawdę mecz o nic, sam wynik też o nic, oklaskiwano każdą dobrą akcję. Nawet jak to kończyło się niecelnym strzałem, oklaskiwano każdy dobry dribbling, każdy, wiesz, fajny fragment meczu, nawet jak to po prostu nie przynosiło takiego efektu, jakby się chciało, ale ten mecz na pewno Lechii pomoże. Doświadczenie jakieś, nie wiem, może po prostu pewność siebie, nie? Bo jeśli są w stanie ograć nawet w pojedynczych akcjach pierwszoligowy zespół, ekstraklasowy zespół, no to znaczy się, że coś tam jednak potrafi. No to właśnie to, co sprawdzi, co mogli sprawdzić trenerzy obu drużyn, mimo tak przyjaznej atmosferze, to zapytałem na konferencji, więc bardzo proszę o to, by powiedział obu trenerów. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałem pogratulować ludziom, którzy zarządzają i klubem, burmistrzowi miasta, pięknego obiektu. Myślę, że jest to taka perełka w tym regionie. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym, no można powiedzieć, święcie otwarcia tego stadionu. Dziękujemy oczywiście za zaproszenie. Również, no myślę, pod względem sportowym było to fajne granie. Było fajne granie, dużo dobrych akcji. Wielu z moich zawodników miało okazję po raz pierwszy zaprezentować się też na tle kilku zawodników z pierwszego zespołu. I cóż mogę powiedzieć, życzę drużynie Lechii Dzierżoniów jak najlepszych wyników w lidze, oby jak najszybciej awansowali wyżej, bo myślę, że jest to miejsce i drużyna i ludzie związani z tym klubem, którzy są w stanie to zrobić i którzy zasługują na to, aby iść krok po kroku wyżej. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Ja przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi za to, że poświęcił swój czas na to, żeby tutaj przyjechać, wziąć swój zespół. Myślę, że to oczywiście dla Dzierżoniowa to sportowe święto, móc gościć drużyny z ekstraklasy. Dla mnie i dla moich piłkarzy to na pewno lekcja poglądowa. Cel był taki, żeby moi piłkarze również mogli zobaczyć, jak wygląda wyższy poziom i na pewno tego doświadczyli. Mam nadzieję, że zapadnie to im w pamięć. A przede wszystkim cieszę się też, że tak ten stadion się zapełnił. Chcielibyśmy, by ten stadion się tak zapełniał co mecz i na pewno są ku temu wielkie, wielkie nadzieje. Sportowo myślę, że tutaj na pewno i trener, i ja swoje wnioski wyciągamy i na pewno mamy po tym meczu fajne zostaną wspomnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podobne czy pytania? Tak, Sportowy Bałtyk TV. Dziękuję, że mogliśmy będzie transmitować mecz online w internecie. Mam pytanie do pana trenera Waldemara Pomnalika. Jakie aspekty mógł pan, albo będzie mógł pan przeanalizować po tym meczu swoich zawodników? Wie pan co, ja mam też w pamięci mecz, który grałem jeszcze z Piastem Gliwice rok temu w Pucharze Polski o podobnej porze i był to bardzo trudny mecz wtedy. Oczywiście to była jakaś stawka, bo to był awans w Pucharze Polski. Tu to było towarzysko, też mogło być inne podejście zawodników do tego meczu, ale jestem zadowolony przede wszystkim z konstruowania akcji w ofensywie, gdzie no, było kilka naprawdę bardzo fajnych akcji, które no, mogły się kibicom podobać. Myślę, że oni też po to przyszli, żeby zobaczyć bramki, bo to jest w takich meczach bardzo istotne, na pewno wynik nie był rzeczą najważniejszą, ale tak jak powiedziałem, żeby pokazać dobrą grę i myślę, że to dzisiaj miało miejsce. No, do pana Pawła z Zbigniewa pytanie. Czy pana zawodnicy dzięki takim spotkaniom, widać w różnicach klasową oczywiście, ekstraklasową, czwartą ligą, będą mogli poprawić coś we własnych umiejętnościach, niekoniecznie właśnie w tym, jak się drużyna ustawia, czy drużyny, czy w jakichś praktycznych, ale widzą cel, do czego zmierzają tak naprawdę. Zmierzają do tego, jak powinni się ustawiać do piłki, jak grać bez piłki, jak wychodzić, jak widzieć swojego kolegę, tego, który nawet nie posiada właśnie piłki. Czy pan uważa, że właśnie takie coś
pozwoli im wewnętrznie zmienić podejście? No tak, ja mam na pewno taką nadzieję. Tak jak powiedziałem, była to lekcja poglądowa, a to właśnie ten pogląd miał właśnie na nich najbardziej wpłynąć, że mogli bezpośrednio doświadczyć, nie tylko w telewizji oglądając, ale bezpośrednio doświadczyć, jak wygląda szybszy futbol, jak wygląda właśnie to, co trener powiedział, konstruowanie akcji, ataków i zachowanie się zawodników, to co pan powiedział, wyjście na pozycję, od piłki do piłki. Ja im to wszystko mówię, ale to najlepiej jednak jest w praktyce doświadczyć. I mam nadzieję, że to im zostanie. Panie trenerze Waldemarze, tutaj pytanie jeszcze odnośnie Spalonych. Kilka razy pan zawodnicy dali się złapać na Spalonych. Będzie pan z nimi trenował czytanie gry, żeby widzieli, gdzie obrońcy przeciwnika. Panie redaktorze, już panu mówię, z mojej perspektywy niekoniecznie te Spalone musiały być. Nie ma warów, więc sędziowie mają rację w tym wypadku. Przed wami kolejna rozgrywka. Rozmawiamy w naszym programie przed kolejką. Macie 15 miejsce, zmierzy się z drużyną, która jest na 6 pozycji. Czy właśnie takie doświadczenie pomoże w awansowaniu w lidze, w najbliższych spotkaniach? To jest Świdnica, przecież też przed wami mecz trudny. Tak, my oczywiście znamy swój terminarz i wiemy, jakie są przed nami mecze, jakie są za nami. Drużyna jest w przebudowie. Dzisiaj można było zobaczyć, że wprowadziliśmy na boisko dwie jedenastki. Są to chłopcy, ludzie, piłkarze, którzy aspirują do gry w czwartej lidze i jeszcze na pewno niektórzy nie są przygotowani na tą ligę. Dlatego musimy, myślę, troszkę odcierpieć, ale ja uważam, jeżeli chodzi o poziom, to my nie prezentujemy złego poziomu. Jest kwestia zgrania, dogrania. Wydaje mi się, że to wszystko przed nami. Jeszcze ostatnie takie pytanie, pół żartem, pół serio, będzie dodatkowy trening rzutów karnych w drużynie Zagłębia Lubin. Ja żartowałem do moich trenerów, że Paweł dzisiaj rano zrzucił propozycję tych rzutów karnych, no i nie mielibyśmy czasu przećwiczyć, a podejrzewam, że ćwiczyli cały tydzień. Było widać, że bardzo pewnie uderzali te rzuty karne. Zanim oczywiście przejdziemy do A-klasy, tutaj chcielibyśmy ogromnie podziękować naszemu wspólnemu koledze. Tak, pokaż Bartek, tak. Bo ja zachowam to, co mam powiedzieć na następną chwilę. Dobrze, to jest koszulka GKS Katowice z autografami za No. Katastrofa była blisko, ale chciałem dobrze. To jest koszulka, którą dostaliśmy od naszego serdecznego kolegi, który jest trenerem, jeden ze sztabów trenerskich, trenerem GKS-u Katowice, Marek Stępnowski, który kiedyś był drugim trenerem Górnika Wałbrzy. Marek, serdecznie Cię pozdrawiamy i serdecznie Ci dziękujemy. A gdzie ta koszulka trafi, to powie ja. Tak, przekażemy ją Łukaszowi Prugarowi na licytację dla Marcela. Pewnie Łukasz, że jak ją wystawi, to też potem nas poinformuje o tym głośno gdzieś tam na Facebooku. Dzięki za to, bo też wiemy, że to pomaga, lubimy, że tak powiem, docierać z takimi informacjami, dobrymi informacjami do jak największego grona odbiorców. Fajna pamiątka, słuchajcie, tak pomyślałem teraz o Rafale Lewandowskim, który wiem, tak, że ma sporą kolekcję takich właśnie koszulek z autografami. Rafał może... Ale widzisz, tutaj trzeba przyznać, że Rafał lubi takie rzeczy. Ja też jak ile razy gdzieś tam go widzę, to zawsze taką entuzjazm ma do takich rzeczy, prawda? Jak są jakieś licytacje, aukcje, zawsze się gdzieś pojawi. Licytował też szali Retroligi, ten limitowany, który przekazałem wcześniej Łukaszowi razem z medalem. Nie wiem do końca, czy on wylicytował, ale był przez długi czas na pierwszym miejscu. Jeśli tak, to okej. Okay. Wiecie, jak poznałem Rafała? Rafał, być może pamiętasz, być może nie. To było, nie wiem, 15, może 20 lat temu. Ja kupowałem na Allegro różne, mam je dotychczas, do tej pory, programy meczowe z udziałem Górnika Wałbrzych, Zagłębia Wałbrzych i w ten oto sposób trafiłem na Rafała, który miał chyba 2 lub 3 identyczne programy i spotkaliśmy się na Grunwaldzkim, wymieniliśmy się gotówka za program i w ten oto sposób się poznaliśmy. Mówię, Rafał, nie wiem, czy pamiętasz, jeżeli nas oglądasz, mam nadzieję, że tak, taka sytuacja miała wieki temu miejsce. Okej, panowie, to co? A-klasa? Tak. No to jedziemy dalej. A-klasa. Kuba, co byś mógł tutaj powiedzieć o najciekawszych spotkaniach, które miały miejsce w ostatniej kolejce? Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy to są najciekawsze spotkania. Mhm. Natomiast zacznijmy może od tego meczu, który był w Kłaczynie. Wygrana Czarnych, 4-3. Nysa była bliska
punktów w tym meczu. Czarni generalnie grali do końca. Tak, zagrali do końca. To też jest cecha... Radość na Facebooku widziałem. Tak, no, to jest cecha charakterystyczna tej drużyny. Ona się potrafi cieszyć, smucić, ale wszystko zawsze wspólnie razem. Tomek, może to prezent był dla drugiego trenera, Dawida Darmochwała, bo miał urodziny, z tego co pamiętam w ostatnich dniach. Zgadza się, no Facebook, brawo, dzięki, bo przypomina w takich sytuacjach, ale faktycznie, widzisz, no popatrz, 7 bramek, genialny mecz, z perspektywy oczywiście emocji kibiców, którzy tutaj dopingowali oba zespoły, no ale generalnie trzeba tu oddać, że ja się nie spodziewałem takiej wymiany ciosów. I dla mnie... Gdybym miał wybierać na przykład mecz kolejki, to bez względu na to, kto z kim grał, ja właśnie ten mecz bym obstawiał jako najfajniejszy, najciekawszy. A ty, Bartek? Ja zgadzam się, bo to, co wielokrotnie wspominaliśmy, rozmawialiśmy, że kibicujemy ekipie z boiska przy ulicy Dąbrowskiego. Wspominaliśmy dosyć sporo przecież przed tygodniem. Na wspominki nas wzięło. Tak, jeszcze, no zresztą fajny podpis, jeden z komentarzy. Jak Czarni grali na Wrocławskiej, to nazywano to boisko kaczym dołkiem. No, nie wiedziałem, mimo że spędziłem tam lata z aparatem i z notatnikiem, obserwując mecze czy to Akropolu, czy później właśnie Czarnych. Fajnie, że takie komentarze się pojawiają, bo to też świadczy o tym, że kibice... pamiętają te sytuacje, do nich lubią wracać, aczkolwiek no też serce się gdzieś tam łamie, że tak naprawdę obecnie mamy tylko dwie areny piłkarskie, a mianowicie Aqua Zdrój oraz boisko przy Dąbrowskiego, które też tak naprawdę czasy świetności ma niestety dawno ze sobą. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Stadion przy ulicy Kusocińskiego będzie przechodził rekultywację murawy po meczu, który ma być 17 tam rozegrany jako ostatni, czyli przez następny tydzień od 17 września, znowu nikt tam nie zagra. Ale czy to znaczy, że ten stadion będzie, bo on tam gdzieś ma jakieś tam ograniczenia, on nie spełnia norm, tak? Nie, no tak, ja podejrzewam, że słowo rekultywacja w tym momencie tutaj będzie znaczyło tylko tyle, że odnowią murawę, no bo co tam tak naprawdę ktoś zrobi? Tak naprawdę to boisko przy tym remoncie, który był przewidziany i to, co tam chciano zrobić, powinno być poszerzone, wydłużone i tak dalej. Nie zostało. Ja tego nie będę weryfikował, bo nie chcę, natomiast z tego, co słyszałem od ludzi, którzy byli mocno związani z tym projektem, a nie chcę weryfikować z innych względów, bo uważam, że doszłoby do dużego konfliktu między poszczególnymi osobami jakby zaangażowanymi w realizację tego projektu, to boisko celowo nie zostało przygotowane w taki sposób, jak należy, żeby nie było boiskiem do rozgrywek piłkarskich, sportowych, tylko takim boiskiem miejskim, festynowym, boiskiem dla dzieci, żeby tam na przykład po prostu kluby sportowe nie mogły rozgrywać swoich meczy. Hipoteza zasłyszana, całkowicie nie moje słowa, natomiast prawda jest taka, ale zmierzasz do tego, że jednak podobnie jak to było w przypadku basenów, że pozamykano basen przy ulicy Ogrodowej, basen przy szkole podstawowej numer 21, basen świeżo, czy tam niewiele wcześniej wyremontowany przy 4 Elo, po to, żeby Wałbrzyszan zmobilizować do korzystania z Aqua Zdroju? No tak to wygląda. Nie, żebym był jakoś zły z tego powodu, tylko wydaje mi się, że brak tej alternatywy, brak możliwości różnego rodzaju wyborów sprawia, że ta mnogość drużyn, bo jest tutaj bardzo dużo zespołów, które muszą grać na różnych boiskach, a nie mają gdzie grać. I ten stadion na ulicy Kusocińskiego, choćby tylko dla dzieci, no ale jednak tam były te mecze rozgrywane. Teraz tutaj wszyscy się muszą gnieść na Aqua Zdroju. Też nie zawsze można się wpasować, też nie zawsze można zagrać, bo te murawy też potrzebują odpoczynku. No a prędzej czy później zostaną tak zniszczone, że w ogóle będą wyłączone z użycia, prawda? I trochę mnie tak zastanawia, dlaczego po prostu nikt nie wpadł na to, żeby jednak to boisko było dopuszczone do takiej gry. Wiem, że Podgórze Wałbrzych, pewnie później gdzieś tam może o tym powiemy więcej, jak już te informacje będą oficjalne, no być może będzie musiał szukać sobie swojej nowej lokacji, jeżeli chodzi o gry, bo ta dzierżawa niedługo dobiegnie końca, nie? No ale to też jest tak, że chyba mogłoby stawić lepsze. No ale od kogo to jest dzierżawa? Przecież to był klub kolejarski, z tego co pamiętam. No tak, ale grunty, gdzie jest boisko, nie należy do klubu, nie? Do kogo? No i właśnie to trzeba zweryfikować, natomiast ja wiem, że została ta dzierżawa wypowiedziana i tam mają powstać osiedle domków jednorodzinnych. No. No to już tydzień temu rozmawialiśmy o tym, co się stało z dawnym boiskiem Juventuru Wałbrzych. No oby Podgórze
nie podzieliło tego losu. No, ja bym, wiesz, ten temat się przewija od 2 lat już tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. Teraz to mówię, no wrócimy do tego tematu jeszcze, dlatego mówię, że pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać później. To jest świeży temat, świeży komunikat, dopiero co dzisiaj się o tym dowiedziałem. Ale z wiarygodnego źródła, więc można powiedzieć, że no, aż Bartek za nie mógł z wrażenia. Ja ci pomogę. Już Bartek, dobrze? Przydało się chociaż takie jedno boisko treningowe więcej. Żal niszczyć to boisko tutaj przy Aquazdroju tą eksploatacją taką dużą. No i zobaczymy, jak to się potoczy, bo tyle jest planów, ile osób o tych planach opowiada. Każdy mówi trochę inaczej, a prawda zazwyczaj jest gdzieś po środku, dlatego cały czas powtarzam, że do tematu wrócimy i być może ktoś bardziej kompetentny będzie mógł nam powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego. Panowie, dokończmy kolejkę. Nie mówię tutaj o wodzie, tylko o tym... No ale wiesz, jak to zabrzmiało? No podnosisz szklankę, dokończmy kolejkę. Popatrzcie, no mówi, że nie pije, ale to już nie kieliszki, tylko takie literatki, nie? Tak, wody mineralnej, bardzo dobrej. Słuchajcie, no jeszcze mam ciekawy mecz, 7-2, AKS 2 Strzegom, MKS Szczawno-Zdrój. Tutaj hat-trick Jarka Maliszewskiego. No i no, można powiedzieć, że Zdrój górą. No tak, to ta drużyna ma przydomek mineralni, może będzie ci łatwiej, tak, to rozróżnić. Mineralni z Mineralni są ze Szczawna, będę to mówił. Natomiast ja zwrócę uwagę przede wszystkim jeszcze tutaj na 2 wyniki, takie dosyć ciekawe, w tym względzie, że Kwalim wygrywa mecz 2-0, co jest wreszcie. No, wreszcie, tak. I to, że na przykład zaskoczony jestem porażką Szczytu z Gromem Witków. I nie dlatego, że Grom Witków jest słabą drużyną, a Szczyt jakąś nie wiadomo wybitną, tylko zobaczcie, jak ten Szczyt gra w kratkę, nie? Potrafi zagrać fajny mecz, chwilę potem ten mecz kolejny się nie układa. Natomiast Grom, gdy wydaje się, że no, nie powinien tutaj być zespołem wiodącym i wygrywać kolejne mecze, bo jednak ten sezon nie układa się tak idealnie, to potrafi pojechać na Szczyt i wygrać wysoko, pewnie, zdecydowanie. Ja tu jestem, powiem wam, troszeczkę zawiedziony rozstrzygnięciem Zagłębia Wałbrzych z Tam Dzieci Borowice, bo zapewne i jedna i drużyna, jedna i druga drużyna, a więc sąsiedzi w tabeli, liczyli na 3 punkty, skończyło się bezbramkowym remisem, który pewnie pozostawił spory zawód zarówno u jednych, jak i drugich. No to tak, to na pewno. Ja chciałbym wspomnieć o tym, o czym mówiliśmy o Bartku, żeby pamiętam w poprzednim odcinku, czyli Wenus Nowice, Herbapol. KS Stanowice, bo w Stanowicach znowu powiedzą, o czym ty mówisz. Tak, tak. Zapomniałem, że wycięto nazwę Herbapol. Tak, nie wiem, dlaczego to niezmienione jest w systemie. To już jest drugi sezon, jak nie jest zmienione, a klub się nazywa KS Stanowice. Tak, przepraszam bardzo. No i to, o czym Bartku mówiłeś, że tam będzie chyba wysyp goli, nie? No, wysyp goli był, 6 bramek. No. Już od 9 minuty spotkania. To szczegółów masz więcej. Ale KS Stanowice, pozdrawiamy Wojtka Widlarza i całą ekipę. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś uda się tam do was trafić z kamerą. Albo jak przyjedziecie do Wałbrzycha na jakiś ciekawy mecz. Albo wyślijcie nam materiał po prostu z klubu, żebyśmy mogli go pokazać podczas programu. Nie, no. Tak na szybko tutaj liczę i znowu, w zeszłym tygodniu też o tym rozmawialiśmy, że mamy hokejowe wyniki, bo oprócz tego bezbramkowego remisu Zagłębia z Sudetami, to wszędzie bramek padało i to naprawdę sporo. No najwięcej o wspomnianym przez nas meczu Szczawna, czyli mineralnych z rezerwami Strzegomia 7-2, ale łącznie doliczyłem się, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, prawie 40 goli. Tak, to jest tak bardzo, że? Taka duża średnia, nie? Tak. Zobacz, jeszcze jedna fajna ciekawostka. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że 6 drużyn było jeszcze niepokonanych. Połowa z tego została nam na razie. Karolina Wożyna, MKS Szczawno-Zdrój i Skrawitku Śląski. A propos Karoliny, sprawdza się to, co mówi trener Adrian Mrowiec w naszym programie, że Karolina będzie naprawdę w tym sezonie mocna i tak jest. No tak, wygrywam na razie 4 mecze z 5, 1 remis, 15-1 w bramkach. No, no to jest dobry wynik, naprawdę dobry. Na Zielonie mogą się nadal pozbierać po odejściu trenera Kropiaka, który, tak, pozdrawiamy, chyba jest jeszcze we Włoszech. Turystycznie widziałem. Ale YouTube sięga wszędzie. YouTube, chyba bardziej Facebook, bo tam widziałem, że Błażej Gromniak zwiedzał Krzywą Wieżę w Pizie. W Pizie. W Pizie. Dobrze. Żebyś się nie pomylił. Czego dla mnie byłem, no bo, w Pizie. No bo zawsze jak są takie ciekawe słówka, to ty tak się ładnie uśmiechasz. Ja się zakrztusiłem wodą, ale doszedłem już do siebie. I przez długą chwilę walczyłem jeszcze z kaszlem i ze łzami w oczach, ale dzięki mojej pomocy to opanowałeś.
Słuchajcie, panowie, dobra, co przed nami? Szósta kolejka. Górnik Boguszów Górce Szczawno, Sudety Walim, nawet dwa derby, nie? Dwa razy derby. Jezus Maria, ale derbów. Bo masz jeszcze Dziećmorowice Walim. Zawsze jest tak energetycznie, tak wiem, że ekipy do tego podchodzą meczu bardzo, bardzo ambitnie. No myślę, że w zeszłym roku pewnie nie mielibyśmy problemów z wytypowaniem faworyta, tak. Walim byłby zdecydowanym faworytem. No, dzisiaj będzie ciekawie. Ja pamiętam jeden z takich meczów właśnie między tymi drużynami, ale w Walimiu. O, to już kilka sezonów temu, gdzie 4-4 się skończyło, ale to był tak porywający mecz, że... Teraz mi to bałeś? No tak, no skąd dlatego mówię, że pamiętam, nie? W zeszłym roku, to jeszcze a propos transmisji, bo powiem ci taką rzecz, byłem na meczu właśnie w Walimiu, nie pamiętam nawet z kim grali. Wszedłem, porobiłem tam 100-150 zdjęć, mhm. Jechałem, zjeżdżałem do Walimia, do sklepiku, mniejszą nazwę, w samym centrum i miałem problem z zapłaceniem, dlatego że pan, który sprzedawał, oglądał na telefonie mecz na żywo. To są miłe rzeczy. Ja ostatnio miałem taką przygodę, gdzie pan się pytał na stacji benzynowej, co dzisiaj będziemy pokazywać. Względnie miałem też kilka takich pytań w kinie, w sklepach. Pani w Biedronce pozdrawiała Pawła Szpura. Mówi, takiego przystojniaka już dawno nie widziałem, Agnieszka ci wybaczy. Ale generalnie to są fajne takie przygody, gdzieś tam krótkie rozmowy i podpowiedzi, co można byłoby zrobić, co można byłoby dodać, jak zachować się przy każdej kolejnej sytuacji, żeby to było po prostu jeszcze ciekawsze. Czyli Walim z Dziećmorowicami na wyjeździe, mówiliśmy Czarni z Zagłębia Wałbrzych, ale też zwróćmy uwagę Karolina z Iskrą. Mhm. I różnica jest tylko 3 punktów na korzyść Karoliny, Iskra na 3 miejscu. Karolina gra jeszcze jeden mecz zaległy z Górnikiem Boguszów Górce, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało po rozegraniu tego. A że nie Karolina, Iskra Witków Śląski, przepraszam. Tak. Tak, tak, no się odbywa właśnie w tej chwili. Tak, kiedy nagrywamy program, więc generalnie zobaczymy, jak to się skończy. Więc być może będzie to Tak, bo może, na pewno będzie to mecz pierwszej z trzecią bądź drugą drużyną, w zależności od tego, jak wyjdzie ten mecz drużynie z Witkowa Śląskiego. No. Śląskiego, bo tak, bo ty tam ich próbowałeś tak skojarzyć, grom Witków i tak, Witków, tak. Ale widzisz, popatrz, od razu na niego spojrzałem, przypomniała mi się ta scena, no. No i Paweł, ja to uwielbiam, jak masz jakieś takie lapsusy. Ja się nauczę przez ten rok z wami, chłopaki. Będę w przyszłym sezonie, to będę wymiatał, bo okej. Okay. No na pewno. Nie powiemy, zobaczymy. Dobra. Nie no, musi, w końcu się nauczyć, nie? No. Panowie, przechodzimy tutaj płynnie do B-klasy. Tak, do B-klasy. Tylko, że... No i do bolesnej chyba porażki, kolejnej bolesnej porażki Podgórza Wałbrzych. A może to ten brak boiska ich tak łamie? Bogaczewice? Być może. Różnie. Ja powiem wam, jadąc tutaj, właśnie pomyślałem sobie, że do kolejnego naszego nagrania skontaktuję się z trenerem Pawłem Majewskim, tak, właśnie z Podgórza, żeby go właśnie zapytać o ten taki no przedłużający się falstart, tak? Bo to Podgórze zawsze była taka drużyna, która na klasę B była za silna, na klasę A za słaba, tak. Ale tak zawsze była, że tak powiem, w rozkroku między tymi dwiema ligami. No a tutaj Podgórze na razie 3 mecze, 0 punktów, kiepsko to wygląda. Tylko 6 bramek, 17 aż straconych, to naprawdę nie wygląda dobrze. Gdzieś tam zrzucaliśmy to wcześniej na karb tego braku zebrania się, tak? Ale to chyba może się zdarzyć raz. No, dwa. Mamy 3 mecze, gdzie i trzeci raz. Porażki są dosyć wyraźne. No i z drugiej strony dzięki tej wygranej Unia Bogaczewice wskoczyła tuż za podium. Na 4. miejscu. Bundesligi, czy jak to niektórzy mawiają, czyli Serie B, jak mówisz, chyba. No tak, 7 punktów, na ten moment miejsce 4, ale to tylko kwestia różnicy bramek. Poszczególne zespoły trochę lepiej sobie radziły w tym elemencie na boisku i tu nie chodzi o liczbę zdobytych goli, ale różnice pomiędzy zdobytymi a straconymi bramkami. Słuchajcie, no szybko, płynnie przejdę do kolejnego meczu. Błękitni z Łotwina tutaj wygrali z Mieroszowem 3-2. Lider, no a ten mecz z drużyną z Mieroszowa taki naprawdę na styku. Natomiast 3 punkty zostają w Słotwinie. Ta drużyna ma 3 mecze, 9 punktów. I od razu też jesteśmy ponownie w Kłaczynie. Rezerwy grają z Unią Jaroszów. Tu mamy dla Państwa informację związaną z tym meczem i protest przesłany przez prezesa klubu z Jaroszowa. Tutaj jest też już na ekranie to widoczne.
No, stała się ciekawa rzecz. Mecz zakończył się w 84 bodajże minucie, jak dobrze pamiętam. Pomimo tego, że sędzia podyktował dwie przerwy na uzupełnienie płynów. No i prezes z Jaroszowa ma pretensje o to, że nie dograno do końca nawet tych regulaminowych 90, nie mówiąc już o tych doliczonych minutach za tą przerwę. No nie wiem, nie chcę tutaj niczego weryfikować z góry. Będzie ciekawie będzie na pewno na komisji sędziowskiej, będą to rozpatrywać. Ciekawy jestem konsekwencji, no bo wynik remisowy, punkty tutaj przez Unię stracone, przez NSE zdobyte, różnie to teraz trzeba oceniać. Ciekawy jestem tego, jak ta sprawa zostanie dalej rozstrzygnięta i co się wydarzy. O czym na pewno... Sędzia to jest człowiek. Może był ból brzucha, może inne kwestie, które czasami potrafią pogonić, wiadomo, szybszym, tak. Że poruszamy się szybszym krokiem. No tak, tak. No, to nie są rozgrywki tak. Ekstraklasy, że ale główny sędzia z bólem brzucha pewno, może zostać zastąpiony przez technicznego. Ale na pewno czytajcie portal sportowy Wałbrzych i tam znajdziecie na pewno rozstrzygnięcie tego sporu. Mam nadzieję, że Kuba się... No mam nadzieję, ja wiem, że Kuba zrobi to profesjonalnie, będzie mówił wszystko przeczytać na portalu, także śledźcie to, co dzieje się na portalu sportowym. Paweł, bardzo Ci dziękuję za te dobre słowa. Wiem, że chcesz tutaj, żebym już przestał Ci dokuczać, więc może przestanę. W sprzedaży cały czas skarb kibica. Na pewno już będzie uruchomiona sprzedaż internetowa, tak. Multisalonik na meczach, gdzie jesteśmy, sprzedaż internetowa i tak coraz więcej, coraz... Multisalonik na Starym Zdrowiu. Tak, oczywiście, przy przystankach, tak. Nie opodal kina, tam bardzo blisko, tak. Każdy może wejść, kupić. Dodatkowo jeszcze, co ważne, tak jak mówiłeś, będzie można kupić przez internet. Podejrzewam, że w niedługim czasie pojawi się na Facebooku, w internecie generalnie oficjalny kanał dystrybucji, tak byście mogli ten skarb kibica dostać. Ten multisalonik to tak to chyba też takie szczęśliwe miejsce, bo tam chyba najwięcej w historii naszego miasta padło wygranych w Totka, nie? Trochę padło. Nie wolno mi więcej nic powiedzieć, ale powiem tylko tyle, że jeszcze również, jeżeli chcecie, żeby gdzieś dostarczyć większą ilość, czy na jakiś mecz, który się będzie odbywał chociażby w tej kolejce, to wystarczy zadzwonić, podjedziemy, przywieziemy. Oczywiście nie z jedną sztuką, bo to z jedną sztuką paliwo by się nie zgodziło, natomiast no tak. Z większą ilością bardzo chętnie podjedziemy i przywieziemy jednej, drugiej drużynie kibiców. Nie ma najmniejszego problemu. Dokładnie. Też, co ważne, wciąż zbieramy pieniążki dla Marcela, by uzbierać sumę na operację. Tutaj wskazana przez Bartka wcześniej koszulka. Dzięki Pawłowi, to od razu trzeba dzięki powiedzieć. Dzięki Markowi, dzięki naszemu wspólnemu koledze. To prawda. Natomiast trener dzięki, Marek Stępnowski, trener GKS-u. Można powiedzieć śmiało, praca zespołowa. Marek, naprawdę dziękuję za koszulkę, bo to jest rzecz święta dla fanów, którzy te rzeczy zbierają. Rafał, prawda? Rafał tak. Lobodowski, zachęcamy Cię. Dokładnie. W niedługim czasie też pokażemy Kibic Państwu. Górnika, założyciel klubu Retro Ligi w naszym zgadza się. Mieście. Dosyć aktywna osoba. Mamy też przeznaczone jeszcze inne gadżety tutaj dla Was. O tym trochę później, już w postach na Facebooku. Na pewno też parę groszy z tego będzie można gdzieś tam uzbierać i przekazać na późniejszą rehabilitację, leczenie. No, a co tu jeszcze można? To jeszcze powiedzmy sobie, co nas czeka w klasie B w najbliższej kolejce, bo jest kilka spotkań. Raz, Huragan Olszany, Unia Bogaczowice, czyli pojedynek sąsiadów w tabeli, kolejny pojedynek sąsiadów trzeciej i czwartej drużyny. No i kurczę, troszeczkę obawiam się tego meczu, ale Błękitni będą na podwórzu. Na podwórzu. Tak. Ale to co, boisz się, że Błękitni nie dadzą rady? Nie, no właśnie, obawiam się, że ta nieszczęśliwa pasa ekipy z Podgórza powiększy się o kolejną porażkę. Nie? No skąd wiesz, a może akurat się przełamią w tym najmniej tak. Oczekiwanym momencie. A ja stawiam na remis i jak będzie remis, to Bartek mi wodę nalewa przez cały program. No pamiętacie, słuchajcie, jakby nie robił tego Balin dzisiaj, nie? Stracił szansę na awans właśnie, na tak. Okręgowej właśnie na Podgórzu. No dokładnie tak, tego się też nikt nie spodziewał wtedy. No. A jednak no, piłka jest nieobliczalna. No. Szczególnie, że te nasze mecze regionalne tutaj potrafią naprawdę zaskakiwać w każdym momencie. Wystarczy jedna dobra akcja drużyny, żeby natknąć do walki i potem niezależnie od tego, z kim grają, udaje im się często te wyniki naprawdę dobre uzyskiwać. Nie znam obiektów Błękitnych Słotwina, ale Podgórze swoją murawą należy do takich bardziej wymagających. Ja ci powiem, nie wszyscy potrafią na tym obiekcie, tak, na tej murawie grać. Tak, ja ci powiem, byłem z kilkoma transmisjami w Słotwinie. No ładny stadion jest, taki duży.
bardzo tak, może nie tyle kameralny, co taki na otwartej przestrzeni. Już wiem. Czyli jeździ na tak, Dzierżoniu, po lewej stronie. Dzierżoniów? To koło Świdnicy. Przepraszam, pomyliłem. Tak, to koło Świdnicy, tak. Jest wcześniej, tak? Tak, 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 trochę wcześniej. No w każdym razie powiem Ci, że naprawdę tam, jak zawieje wiatr, to trochę trudniej jest, że tak powiem, pewne kwestie ogarnąć. Natomiast pomyliłem chyba z Boleścinem. No możliwe. W każdym razie jest to dobre miejsce do grania w piłkę. Nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na Murawę. Dbają o to boisko panowie ze Słotwiny, więc myślę, że generalnie jeśli już ktoś miałby mieć problem, to właśnie Błękitni na Podgórzu niż odwrotnie. Natomiast nie dlatego, że to jest boisko jakieś, nie wiem, złe, tylko specyficzne po prostu. Te barierki, kibice, kiedyś dawniej jeszcze, chociaż teraz chyba też trochę tych ławeczek jest takich przypominających... Nie są ławeczki po dawnych przystankach. No właśnie to chciałem powiedzieć. Z prawej strony. Tak, wysoko też, prawda? To też swoje robi, jednak... Myślę, że wyższe ciśnienie jak w Boliwii może... No słuchaj, ale no weź... Błękitnych łapali za dyszkę? No ale widzisz, na przykład nie, jest trochę niżej jak na szczycie, ale ostatnio jak byłem tam na meczu, to chłopaki narzekali, że jest ciężkie powietrze. No to tak się wydaje czasami, nie? Że niby to nie jest tak wysoko jak w Boliwii, ale jednak jak się na co dzień gra... Pawła, żeby zrobić kilka rund wokół stadionu i powie nam... I przeżył też te kilka rund dookoła stadionu. Proszę panowie, serdecznie dziękujemy. To był program Przed Kolejką, 6. odsłona. Przepraszam za atak kaszu. Nie ma, jesteś rozgrzeszony. Program poprowadzili Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. Dziś gościliśmy oczywiście w AkwaZdroju. Nie mogliśmy być na hali, ponieważ trenowali tam koszykarze Górnika Wałbrzych, ale za to jesteśmy w foyer na samym wejściu, czyli miejscu, gdzie wchodzicie na arenę AkwaZdroju. Oglądajcie Przed Kolejką, czytajcie portal sportowy Wałbrzych TV. Do zobaczenia. Dobrze, wyłączę. I teraz zapomnę. Ile tam jest tego nagrania? A nie wiem, wiesz, zaraz zobaczę.